Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstoryczną opowieść Wysokich Obcasów. Dzień dobry, witamy w podcaście Herstory Wysokich Obcasów. Ja się nazywam Katarzyna Wężyk. Natalia Waloch. A dzisiaj powiem Państwu o Hedy Lamarr. Kobiecie, która miała być tylko piękna i po prostu być na ekranie, okazała się genialną wynalazczynią. Zapraszamy. Wysokie obcasy. Będziemy opowiadać historię, herstorię kobiet, tych, o których zazwyczaj nie usłyszycie na lekcjach historii, albo ewentualnie jako przepis do cudzej męskiej opowieści. Będziemy chciały opowiadać Państwu, Wam o kobietach, które nie zgadzały się na przypisaną im rolę w społeczeństwie i próbowały w jakiś sposób ją przekroczyć. Czasem im się to udawało, czasem nie. Natomiast prawie zawsze płaciły za to wysoką cenę, która sama w sobie też jest ciekawa, bo wiele mówi o różnych czasach. Wreszcie będziemy chciały Wam mówić o takich kobietach, które miały ciekawe życie, no bo w końcu mamy tutaj opowiadać dobre historie, herstorie. Uważamy po prostu, że było wiele kobiet, które zasługują na to, żebyśmy ich historię, ich życia znali i pamiętali. Długo zastanawiałyśmy się, kto będzie naszą pierwszą bohaterką, kto zachęci Was do słuchania naszego podcastu. No i wybrałyśmy Hedy Lamarr. W zasadzie jednogłośnie. I nie dlatego, że była zjawiskowo piękną gwiazdą starego Hollywood, chociaż była zjawiskowo piękną gwiazdą starego Hollywood. No niestety nie możemy w podcaście pokazać jej zdjęć, ale znajdziecie je na naszych Instagramach, mój Katarzyna Wezyk i Natalii. Na dwalu. Tak, ale dlatego nie powiemy, że to, co kryło się pod jej idealną twarzą, było dużo ciekawsze. To będzie opowieść o tym, że uroda może być przekleństwem, jeśli ty jako kobieta masz ambicje daleko wykraczające poza bycie ozdobą i jeśli oprócz pięknego ciała masz też piękny umysł. No i o tym, jak tradycyjne wyobrażenia na temat roli kobiety, niestety nie tylko w Hollywood, potrafią kobietom podciąć skrzydła. Naszą dzisiejszą bohaterkę Hedy Lamarr nazywano najpiękniejszą kobietą na świecie. W recenzjach pisano często, że nie ma specjalnie talentu, ale to zupełnie nie szkodzi, bo po prostu wystarczy, żeby była. Ale nasza opowieść tak naprawdę nie będzie wcale opowieścią tylko o gwieździe Hollywood, tylko opowieścią o wybitnej, genialnej wynalazczyni. Która sama mówiła, i tu cytuję, moja twarz była moim nieszczęściem. Przyciągnęła 6 nieudanych mężów. Wprowadzała do mojej sypialni niewłaściwych mężczyzn i przez 5 dekad przyniosła mi tragedię i cierpienie. Moja twarz jest maską, której nie mogę zdjąć. Muszę z nią żyć. Przeklinam ją. To jest bardzo wstrząsające i zaskakujące, wiesz, Kasiu, kiedy myślałam o tych słowach, że dramatyczne wyznanie. Ale do meritum. W czasie II wojny światowej Hedy Lamarr prezentowała rządowi USA patent na technologię, która mogła dać amerykańskiej marynarce istotną przewagę nad marynarkami japońską i niemiecką, a potem przyczynić się do rewolucji, która zmieniłaby i komunikację, i świat, ale początkowo jej wynalazek odłożono na półkę, a samej Hedy powiedziano, że lepiej przysłuży się na rzecz zwycięstwa, jeśli swoją śliczną buzią i długimi nogami będzie zachęcała Amerykanów do zakupu wojennych obligacji. No bo cóż innego mogłaby robić ładna kobieta, prawda? No sama Hedy mówiła, że umysł jest bardziej interesujący niż wygląd, no i powiedziała to już mocno wiekowa, no i po serii operacji plastycznych, które miały dość desperacko zatrzymać jej młodość, ale zrobiły jej twarzy straszną krzywdę. No i przez całe życie w tym poglądzie o wyższości umysłu nad wyglądem była niestety odosobniona, ale ja go bardzo mocno podzielam. Amen. Wyobraźcie sobie, że jest wrzesień 1940 roku, Polska jest od roku pod okupacją niemiecką i radziecką, zachodnią Europę naziści podbili 3 miesiące wcześniej, a od lipca trwają niemieckie naloty na Wielką Brytanię, tak zwany Blitz. W USA natomiast wciąż spokojnie. Prezydent Franklin Roosevelt na wyścigi zapewnia rodaków, że nie, ależ skąd, Ameryka nie włączy się w żadnej europejskiej wojny, nie, dziękujemy, już to przerabialiśmy, amerykańscy chłopcy nie będą znowu ginąć za oceanem, słowo harcerza, no a po cichu planuje, jakby tu pomóc Brytyjczykom dostawami broni. A Hollywood, no jak to Hollywood, wciąż sprzedaje fantazje, filmy o dzielnych, małomównych kowbojach, filmy o zielonookich, pyskatych damach z południa albo o dziewczynkach z Kansas, które tornado zabrało do magicznej krainy Oz.
ale zwłaszcza filmy, bo to zawsze było popularne, filmy o pięknych kobietach i przystojnych mężczyznach uwikłanych w walkę płci, którą to walkę one zawsze radośnie przegrywają, tonąc w męskich ramionach. No i właśnie jedną z takich kobiet jest 26-letnia Hedy Lamarr, ale wcześniej w swoim poprzednim, przedhollywoodzkim, wiedeńskim życiu nazywała się Hedwig Kiesler, pochodziła z asymilowanej rodziny żydowskiej i ona w tym czasie, o którym Kasia mówiła, już od 3 lat próbuje się przebić w Hollywood. Louis B. Mayer, szef MGM, który lubi, żeby jego gwiazdy miały czym oddychać, sugeruje jej powiększenie biustu. No i to nie są czasy, kiedy wschodząca gwiazdeczka może takie sugestie zignorować. Hedy w magazynie Esquire znalazła artykuł o hormonach, które mają powiększać piersi i okazało się, że napisał go kompozytor George Antey. Brzmi to dość dziwnie, nie? Że kompozytor oraz hormony, tak? Ale on był swego rodzaju człowiekiem renesansu. No i raz się spotkali na kolacji wspólnych znajomych, no i Hedy zaczęła go tenże biust wypytywać. Z tym, że od słowa do słowa rozmowa zeszła z biustu na wojnę, a to były czasy, kiedy niemieckie U-boty rządziły na Atlantyku i zatapiały alianckie kowboje, no a amerykańskie i brytyjskie okręty nie bardzo potrafiły sobie z nimi poradzić. No i nagle wróci sobie tą rozmowę, hollywoodzki wieczór, glamour, zachodzące słońce nad Los Angeles, no i nagle najpiękniejsza kobieta świata stwierdza, że ma pomysł, jak usprawnić system radiowego naprowadzenia torped. Kompozytor, jak już zebrał szczękę z podłogi, no bo rozmawiał z hollywoodzką boginią, która nie tylko wie, jak działają torpedy, ale też wie, jak je usprawnić. No więc wysłuchał jej pomysłu i pomógł Hedy stworzyć patent technologii, która stała się prekursorką Wi-Fi, Bluetootha i telefonii komórkowej. Ale zanim stało się jasne, że Hedy była kobietą renesansu, to była dziewczynką urodzoną w 1914 roku w Wiedniu. Jej ojciec Emil był bankierem, matka Truda była za młodu pianistką. No Hedy w dzieciństwie, Hedy czy wówczas Hedwig, w dzieciństwie niczego nie brakowało. Miała guwernantkę, zabawki, jeździła na narty do Szwajcarii, no i oczywiście debiutowała w towarzystwie. Ciekawa jest bardzo relacja z jej ojcem, ponieważ on bardzo był wrażliwy na ciekawość swojej córki i dużo jej opowiadał o tym, jak działa świat, o tym, dlaczego samochody jeżdżą nieciągnięte przez konie, dlaczego upuszczony przedmiot spada na ziemię, co jest w środku prasy drukarskiej, co sprawia, że wychodzi z niej gazeta. No ale w tym czasie Hedwig jednak wiedziała, że chce być aktorką, przynajmniej tak się jej wydawało wtedy. No bo warunki miała, naprawdę była prześliczna, miała porcelanową cerę, miała kręcone ciemne włosy, wielkie szaro-zielone oczy, pełne usta, regularne rysy, no wyglądała jak disneyowska Śnieżka albo jak Scarlett, tylko bez tego złozowatego błysku w oku. No ja akurat jestem team złozowaty błysk w oku, ale co nie zmienia faktu, że Hedwig była naprawdę śliczna. No i już jako nastolatka i uroda wręcz onieśmielała. Tak, ona jest trochę podobna do Vivien Leigh, to prawda, to jest ten sam typ urody, wspaniały. Miała 16 lat, kiedy się urwała ze szkoły i poszła do wiedeńskiej wytwórni filmowej i po prostu z miejsca poprosiła jakąkolwiek pracę. No i odważnym los sprzyja, w związku z czym została sekretarką, no ale oczywiście szybko pojawiły się małe epizody w filmie i w teatrze, no a potem był skandal. Tym skandalem była Ekstaza, film z 1933 roku, no i Hedwig ma tam 18 lat, czyli jest właściwie niemal dzieckiem i gra biedną dziewczynę, którą poślubia dużo starszy, bogaty mężczyzna. No gdy okazuje się, że małżonek niestety jest impotentem, dziewczyna ucieka do rodziny na wieś. Podczas konnej przejażdżki impulsywnie rozbiera się i wskakuje do stawu. Koń, na którym zostawiła ubranie, płoszy się, a golutka, jaką Pan Bóg stworzył Hedy, goni go po krzakach. I wtedy się dzieje to, co niestety prawie nigdy nie dzieje się w życiu, mianowicie spłoszonego konia łapie młody, przystojny inżynier, który wyglądał po prostu jak mokry sen ideologów rasy aryjskiej, co jest nie bez znaczenia w tamtym czasie, Aribert Mock. On później zginie w mundurze Wehrmachtu na froncie wschodnim. No i tak się dzieje, że wieczorem dziewczyna, bohaterka filmu, przychodzi do jego chatki i dostaje to, czego jej mąż jej nie może dać. Jak się ogląda tę scenę, no to rekwizyty dziś wydają się jednak troszkę pretensjonalne. Nie no wiecie, no skóra niedźwiedzia, sznur, pereł usuwający się dramatycznie na podłogę. Ale przez większość sceny kamera skupia się na twarzy dziewczyny i na jej przyjemności, no to co było dość rewolucyjne.
No i przede wszystkim był to pierwszy pokazany w kinie, znaczy nie pornograficznym kinie, orgazm. I podobno, chcąc uzyskać odpowiedni wyraz twarzy u aktorki, reżyser wbił jej agrafkę pośladek. I tak wiem, no lepiej nie zaglądać do filmowej kuchni, ale podobno tak właśnie było. Lepiej może też nie pytać, co mężczyźni wiedzą o kobiecym orgazmie, skoro reżyser wpadł na taki pomysł. No ale film zrobił furorę, chociaż, tak jak już wspomniałyśmy, był skandal, bo mimo, że tam absolutnie nie było żadnego pornograficznego naturalizmu, no to wywołało to szok absolutnie ówczesnych moralistów, no bo z jednej strony bohaterka nie dość, że zdradzała męża, to jeszcze z tego miała bezwstydną przyjemność, to absolutnie nie uchodzi, to zdaje się w umysłach niektórych nie uchodzi do dziś. W każdym razie rodzice Hedy, których zabrała na seans, no wyszli w połowie, bo jednak stwierdzili, że nie tak wychowywali córkę. A ekstaza oczywiście okazała się hitem, zwłaszcza kiedy potępiło papież. Ten mechanizm też się za bardzo nie zmienił. Czesi, Słowacy i Austriacy wywalili drzwiami i oknami, za to w Niemczech film został zakazany nie tyle ze względu na niemoralność, tylko fakt, że główna aktorka była Żydówką. W purytańskiej Ameryce z kolei w ogóle nie został dopuszczony do legalnej dystrybucji aż do 40 roku. Potem Hedwig jeszcze zagrała w teatrze, ale w wieku 19 lat porzuciła tę karierę dla nowej roli Hausfrau, czyli pani domu, bo w jej orbicie pojawił się 14 lat starszy Fritz Mandl, bajecznie bogaty człowiek, całkiem przystojny, w każdym razie bardzo hojny i uparty, ponieważ on obsypywał Hedwig kwiatami, podarunkami i w końcu ona zgodziła się za niego wyjść. No, ale jak to często bywa, okazało się, że Mandl traktuje młodą żonę po prostu jak trofeum, jak kolejne luksusowe auto czy kolekcjonerską grecką wazę, którą można postawić i podziwiać i dać pokazywać gościom do podziwiania oczywiście. Oni prowadzili dosyć otwarty dom. On przy kolacji konferował z różnymi europejskimi biznesmenami, politykami. Tam nawet czasem wpadał Mussolini. Hitlerowcy nie, bo jednak żydowskie pochodzenie gospodarza im przeszkadzało. Natomiast no, Hedwig w tym czasie miała siedzieć cicho i po prostu pięknie wyglądać. Po to, żeby olśniewała gości, Fritz kupił jej bardzo dużo biżuterii i kiedy raz, żeby olśnić właśnie ludzi, którzy przyszli do domu, Hedwig włożyła na siebie wszystkie swoje klejnoty, to podobno świeciła jak choinka. Wyobrażam już to sobie. No to musiał być widok, to prawda. Ale przy okazji, no Mann był o żonę strasznie zazdrosny. Już przed ślubem zapowiedział jej, że granie w filmach w ogóle zapomnij, mowy nie ma. Robił jej awanturę o uśmiech do każdego mężczyzny. No i też wydał fortunę na zakup kopii Ekstazy, czyli tego filmu, w którym Hedy pokazuje się golusieńka. No i rzekł, nie zdołał kupić oryginału, a studio wypuszczało kolejne kopie, no to interes się kręcił, bo on te kolejne kopie znów kupował. Ale samej Hedwig, no szybko ta zabawa w żonę trofeum się znudziła. Miała dość męża, miała dość Austrii, w której narastały nastroje antysemickie, chciała się wyrwać. No i tak wspominała swojego pierwszego męża. Był monarchą absolutnym, a ja jego lalką. Byłam dla niego rzeczą, dziełem sztuki, które musiało być chronione, więc uwięzione. Bez własnego zdania, bez własnego życia. No i kilkakrotnie próbowała od niego uciec, ale mąż i służba dobrze jej pilnowali. Udało się dopiero w 1937 roku. I tutaj później przytaczała dwie wersje. W pierwszej skorzystała z pomocy zaufanej pokojówki, a w drugiej wersji zatrudniła dziewczynę bardzo do siebie podobną, dała jej środek nasenny i położyła we własnym łóżku. W obu wersjach przebrała się w strój służącej i w płaszcz z zaszytymi klejnotami, które dostała od męża. To się chwali tutaj taki zmysł praktyczny. Wsiadła na rower, dojechała do najbliższej stacji i kupiła bilet. Najpierw do Paryża, potem do Londynu. A w Londynie akurat przebywał wspomniany już szef MGM, czyli Louis B. Mayer. On właśnie kończył tour po Europie i zbierał tam żydowskich artystów, którzy musieli uciekać i zatrudniał ich w swojej wytwórni, nie płacąc im za wiele. Hedwig oczywiście zrobiła na nim wrażenie. Na tyle zrobiła na nim wrażenie, że Mayer, który naprawdę nie znosił skandali, w ogóle zapomniał o ekstazie i zaproponował jej kontrakt. Jednak to wrażenie nie było na tyle silne, że widniejąca na tym kontrakcie suma, czyli $125 tygodniowo, skłoniła Hedwig do podpisania umowy.
No niemniej, jak już mówiłyśmy, miała piękny umysł, w związku z czym wykorzystała go raz jeszcze, uciekła się do fortelu. Wiedziała, że Meyer jest jej jedyną szansą na karierę w Hollywood, więc kupiła bilet na ten sam Atlantyk, którym producent wracał do domu, do Stanów Zjednoczonych. I na statku przyszła na kolację w opiętej paryskiej kreacji i wtedy Meyer mógł naocznie się przekonać, jak bardzo patrzą na nią mężczyźni, jak męskie głowy się za nią odwracają i musiał pomyśleć, że to jest rzeczywiście materiał na gwiazdę i tym razem zaproponował jej $500 tygodniowo. Tę propozycję już Hedwig przyjęła i ze statku zeszła już jako Hedy Lamarr. Jej początki w Hollywood były trudne. No, po pierwsze nikogo nie znała, po drugie po angielsku prawie nie mówiła, no a do tego studio no, nie za bardzo wiedziało, co z nią zrobić. Pierwszą rolę, którą dostała, to była bardzo nieduża rola w filmie Algiers, no i zagrała tam posągową piękność, która prawda wiele nie mówi, no ale zawraca w głowie głównemu bohaterowi tak czy siak. Cytując biografa Hedy, Stephena Michaela, gdy po raz pierwszy pojawiła się na ekranie, całe kino aż westchnęło. Piękność Lamarr dosłownie zapierała dech. No i oczywiście po czymś takim z dnia na dzień Hedy stała się gwiazdą Hollywood, mówiono o niej, że jest nową Dietrich, nową Garbo, stała się bohaterką plotkarskich kolumn. Oczywiście podkreślano głównie jej urodę, europejski szyk, nazywano ją, to naprawdę z bólem serca przytaczam te słowa, bo są okropne, wiedeńskim darem dla mężczyzn oraz rywalką każdej kobiety. Straszne, nie Kasia? No. Ale też typowe. No, typowe. Gazety pisały, że zawsze przy łóżku trzyma buteleczkę perfum, żeby od nich zacząć dzień, a do łóżka idzie w pełnym makijażu, bo tam kobieta powinna być najbardziej atrakcyjna. No i że nie rozmawia z nieogolonymi mężczyznami. To mi się przypomina scena z pierwszego odcinka serialu Wspaniała Pani Maisel, w którym ona jest młodą mężatką, no i kładzie spać też w pełnym makijażu, tylko czeka, aż mąż zaśnie, zmywa ten cały makijaż, zakłada sobie wałki, zakłada maskę na twarz, kładzie się tak, żeby ustawia tak zasłonę, żeby promień słońca budził najpierw ją, budzi się rano, biegnie do łazienki, zdejmuje to wszystko, zdejmuje wałki, robi makijaż, kładzie się obok męża, który się budzi 5 minut później i widzi właśnie idealną kobietę u swojego boku. Więc Hedy, podejrzewam, też mogła tak robić, a przynajmniej takie opisywały ówczesne gazety. No a prywatnie Hedy no, bardzo mało przypominała swój hollywoodzki wizerunek. Była podobno naturalna i wesoła, lubiła chodzić w dżinsach, a nie w szpilkach, lubiła wycieczki w góry, sama gotowała, a makijaż preferowała minimalny. No i uwielbiała lody i choć praca wymagała od niej perfekcyjnej figury, nie odmawiała ich sobie. No była też kochliwa. Prasa się bardzo rozpisywała o coraz to nowych mężczyznach u jej boku, z którymi widziano ją na kolacji. Byli to aktorzy, producenci, politycy. Nawet milioner i wynalazca Howard Hughes się nie oparł jej urokowi. Ona potem mówiła, że był jej najgorszym kochankiem, ale za to został przyjacielem. To jest dobra opcja. W 1939 roku poślubiła scenarzystę Gina Markeya, a kiedy 2 lata później już się rozwodzili i sędzia zapytał, jak długo znali się przed ślubem, Lamarr odpowiedziała, że miesiąc i to wiele wyjaśnia. Tak, to był komentarz sędziego. No ale kariera Hedy no niestety nigdy się porządnie nie rozpędziła, bo studia obsadzały ją w takich no, bardzo stereotypowych rolach. Zazwyczaj były to wariacje na temat kobiety modliszki albo kobiety ofiary pożądających ją mężczyzn, no, w których, no umówmy się, najwybitniejsza nawet aktorka nie miałaby specjalnie pola do popisu. Hedy grywała w popularnych produkcjach, no ale nie w hitach. Z ówczesnymi największymi, ze Spencerem Tracym, z Jim Stewartem, z Clarkiem Gable, Judy Garland, ale też no, nigdy nie osiągnęła ich statusu. Część z jej lekkich komedii, jak Kulisy Wielkiej Rewi, czy epickich dramatów, jak Gorączka Nafty, czy Tortilla Flat, nie była nawet jakaś bardzo zła, ale też żaden nie stał się takim ponadczasowym klasykiem. No a rolę, która mogła jej dać nieśmiertelność, czy rolę Ilsy w Casablance, straciła, bo MGM chciały ukarać za negocjowanie podwyżki. No ale na szczęście film nie był całym jej życiem, wbrew pozorom, bo Lamarr była przede wszystkim genialnym samoukiem, o czym no, nikt nie wiedział. Ona po godzinach siedziała w swoim domowym laboratorium, a wersję taką mini tego laboratorium miała w przyczepie, kiedy pracowała na planie filmowym i w przerwach w zdjęciach robiła różne eksperymenty. Ona nie miała formalnego wykształcenia, ale lubiła właśnie eksperymentować i miała zaszczepioną i rozdmuchaną przez ojca tę ciekawość świata i dokonywała różnych wynalazków. No nie wszystkie jej wyszły, bo przyznawała, że kola w kostce, którą żołnierze mogliby sobie rozpuszczać w wodzie, była niewypałem. Chociaż ja myślę, że to może wrócić, wiesz, Kasia, ten pomysł. Kola w kostce do rozpuszczenia.
No ja może jednak podziękuję, nie lubię tej nawet nie w kostce, ale wracając do Hedy, no to właśnie w tym laboratorium ona na kilka miesięcy zamknęła się z kompozytorem, swoim znajomym i razem pracowali nad nowym systemem naprowadzania rakiet. No bo ten używany wtedy przez amerykańską armię był no bardzo był nieprecyzyjny, tylko 4 na 10 trafiało w cel, co umówmy się nie jest szczególnie dobrym wynikiem. Torpedy potrzebowały lepszego zdalnego sterowania, aby mogły utrzymać się na kursie. I wtedy komunikację między nadajnikiem na okręcie, odbiornikiem w torpedzie zapewniały radiowe sygnały. Tyle, że problem polegał na tym, że nieprzyjaciel mógł je zagłuszyć, wywołując zakłócenia na tej samej częstotliwości. No i żeby to uniemożliwić, uznała Hedy, należało nadawać sygnały na zmieniających się częstotliwościach. Ona to nazywała frequency hopping, czyli skakanie po częstotliwościach. Tylko, że problem polegał na tym, że trzeba było jakoś zsynchronizować nadajnik i odbiornik. No i się okazało, że tutaj z pomocą przyszedł jej właśnie przyjaciel, kompozytor. To jest absolutnie niesamowita historia, jak dziedziny łączą się ze sobą. Współpracownik Hedy był nie tylko kompozytorem, ale też specjalistą od gry na kilku instrumentach jednocześnie, co w ogóle dla mnie jest jakimś kosmosem. Ja na niczym nie gram, ale granie na kilku instrumentach jednocześnie to jest już rzeczywiście fizyka kwantowa. Jego taka słynna kompozycja Le Ballet Mécanique to było dzieło na jakąś niesamowitą ilość instrumentów, na 16 pianoli, na dzwonki elektryczne, 3 ksylofony, jakieś bębny basowe, 2 fortepiany i to jest niesamowite, że on sam je wszystkie obsługiwał. Dzięki takiemu systemowi zdalnej synchronizacji i sterowania za pomocą taśmy perforowanej. Nie jestem w stanie Państwu wytłumaczyć, jak to działało, ale w każdym razie ta taśma, która pomagała synchronizować grę na tych instrumentach, to ona się też przydała przy tym systemie naprowadzania torped, ta sama taśma, której on wcześniej używał w muzyce. No i w czerwcu 1941 roku Hedy Lamarr i George Antey rejestrują w Urzędzie Patentowym swój wynalazek FHSS i to jest fachowo mówiąc rozpraszanie widma metodą przeskoków częstotliwości. I co jest ciekawe, w opisie zaznaczają, że ta idea wyszła od Hedy, co nie jest częste, bo znamy wiele takich historii z przeszłości, gdzie kiedy kobieta była współautorką czegoś, to nagle znikała, a autorem okazywał się mężczyzna. Tu się tak nie stało. Brawo dla George'a, dobry sojusznik. No i teraz pytanie brzmi, no jak aktorka bez matury mogła wpaść na tak rewolucyjny pomysł? Pojawiały się głosy, że nie, no to nie ona, że usłyszała o takim systemie u pierwszego męża, który był przecież handlarzem bronią. No i faktycznie, no goście Mandla z włoskiej i z niemieckiej zbrojeniówki rozmawiali przy niej bez skrępowania, no bo co niby ta wilcząca, piękna lalka mogłaby z technicznych dyskusji zrozumieć. Tyle, że no tutaj pojawia się problem, no bo skoro Niemcy tą technologię mieli, jakoby mieli, to dlaczego sami jej nie wykorzystali w swoich torpedach? Więc najwyraźniej jednak nie mieli. No a sama Hedy pytana o to po prostu powiedziała, że no nie, nie, mój mąż nie wpuściłby mnie do fabryki, wiem co zrobiłam, nie obchodzi mnie co inni o tym myślą. Wyprzedziła czas najwyraźniej bardzo mocno, ponieważ kiedy oddała swój patent amerykańskiej armii, to armia chyba dalece nie zrozumiała, na czym polega innowacja, bo powiedziała, że nie będzie wsadzać fortepianu do torpedy i wynalazek został utajniony. Natomiast Hedy poradzono, no, żeby wróciła na ekran i dalej tylko wyglądała. Rozczarowana Hedy, no właśnie to zrobiła. No. Jej następnym filmem był naprawdę wyjątkowo głupi, White Cargo, gdzie Lamarr, która no miała marmurową cerę i zielone oczy, a została obsadzona w roli ciemnoskórej piękności. Na początku miała być w ogóle czarna, ale ponieważ miała mieć tam związki z białymi aktorami, a wtedy to było, zwłaszcza na południu by nie przeszło, no więc obsadzono ją w roli Arabki. Co jest równie, dodajmy, karkołomne oraz no, wybitnie rasistowskie. W każdym razie film zarobił, tłumy żołnierzy chciało zobaczyć Lamarr w staniku i w rozciętym do biodra sarongu, no ale karierze Hedy zaszkodził. Po roli szepczącej namiętnie łamanym angielskim jestem Tondelajo. Kampowej wręcz femme fatale, która sypia z każdym białym mężczyzną na plantacji i doprowadza ich wszystkich do szaleństwa, no niestety mało kto traktował ją poważnie jako aktorkę. Do tego kończył się kontrakt z MGM, a ona sama nie zamierzała go przedłużać. Studia nie chciały dać jej przyzwoitych ról, uznała, więc sama wyprodukuje swoje własne filmy. No ale w latach 40. mała firma producencka no nie miała szans z wielkimi studiami. Dwa filmy, które Hedy nakręciła, przyniosły straty.
W 1947 roku poślubiła brytyjskiego aktora Johna Lodera, którego zresztą przestrzegano, że będzie tylko panem Lamar, dodatkiem do swojej żony. Urodziła dwójkę dzieci, Denise i Antoniego. To już było po wojnie i ta jej kariera wydawała się zupełnie skończona. Jeszcze raz na moment wróciła w takim chyba największym hicie swojej kariery. To był Samson i Dalila, adaptacja takiej historii biblijnej, gdzie jakby nie było żadnego duchowego przesłania, bardziej była to opowieść o silnych mężczyznach i pięknych kobietach znowu. Kiedy miała wtedy 35 lat, ale w dobrym świetle potrafiła wyglądać na 10 lat mniej i ponownie zagrała, to się naprawdę nudzi, egzotyczną wodzicielkę, która wypowiada kwestie w rodzaju: jeśli wydusisz ze mnie życie, pocałuję cię z ostatnim oddechem. No, dziś niestety jest to dzieło wyłącznie dla bardzo, ale to bardzo zdeterminowanych koneserów starego Hollywood. Tym niemniej w 1949 roku okazało się najbardziej kasowym filmem roku. No ale to jakby nie zapobiegło upadkowi kariery Hedy Lamarr. Kolejne filmy były już coraz gorsze. W 1954 roku we Włoszech sama wyprodukowała film Loves of Three Queens i obsadziła siebie w roli Ginewry, Józefiny i Heleny Trojańskiej. Bardzo karkołomne. No i film niestety okazał się klapą. Potem zagrała ostatni raz siebie, w gruncie rzeczy starzejącą się gwiazdę filmową w filmie Female Animal. I to był koniec kariery Hedy Lamarr. To prawda, niestety. A jej kolejne nie poszczęściło jej się w Hollywood i w miłości też nie za bardzo. Jej kolejne małżeństwa nie trwały długo. Mąż numer 4, Ernest Stauffer, był właścicielem klubu nocnego. Pobrali się w 1951 roku, rozstali rok później. Numer 5, Howard Lee, był teksańskim nafciarzem. No i to on zabrał ją zimą do Aspen, które wtedy było naprawdę taką zapadłą dziurą w Colorado. A Lamarr, która jako dziecko śmigała po austriackich górach na nartach, natychmiast zauważyła narciarski potencjał tego miejsca. Namówiła męża, żeby kupił tam ziemię i żeby zbudował hotel. Niestety po rozwodzie prawa do Villa Lamarr sąd przyznał nie takiej mężowi, a miejsce, które dziś znajduje się w luksusowym kurorcie narciarskim, jest warte miliony. No Hedy to podsumowała: nigdy nie miałam głowy do biznesu. Wreszcie mąż numer 6 był jej własnym rozwodowym adwokatem. Poślubiła go w 1963 roku, rozwiedli się 2 lata później. I już do końca życia mieszkała sama, coraz bardziej zamykając się w domu. Zamykała się w domu, bo zaczęła się starzeć i po 30 zaczęła poprawiać urodę, bo przecież całe życie wmawiano jej, że to jest jej jedyny atut, a świat, widownia bardzo boleśnie dawali jej odczuć, że no jest to jakiś absolutny skandal, że się starzeje i że w wieku 45 lat nie wygląda tak dobrze jak 20 lat wcześniej, więc no starała się młodość zatrzymać, zaczęła chodzić do chirurgów plastycznych. Podobno nawet w tym była poniekąd wynalazcza, dlatego że mówi się, że ona sama podpowiadała lekarzom wówczas raczkującej medycyny estetycznej, gdzie mają ciąć, żeby później nie było widać blizn. No, poddawała się całemu szeregowi zabiegów, początkowo te efekty były niezłe, ale jak wiemy, z tym jest łatwo przesadzić i na starość wyglądała bardzo źle, sama zdawała sobie z tego sprawę i bardzo smutna była ta jej jesień życia, ponieważ ona no nie chciała, żeby ktokolwiek, nawet własne dzieci, ją w takim stanie oglądały, więc przez ostatnie lata życia komunikowała się z otoczeniem wyłącznie przez telefon. Lamarr, która niegdyś była syreną srebrnego ekranu i najpiękniejszą kobietą na ziemi, stała się obiektem żartów. Wyśmiewano okrutnie jej operacje plastyczne, wyśmiewano to, że 2 razy została przyłapana na drobnych kradzieżach w sklepie. No i jeszcze jakby przeszłość do niej wróciła w taki bardzo paskudny sposób, no bo w latach 40., kiedy kręciła czasem 2 filmy naraz. No i żeby utrzymać to tempo, studio dawało jej rano tabletki na pobudzenie, to było wtedy bardzo popularne, a wieczorem tabletki na sen. No i Hedy się uzależniła. Lata regularnego brania amfetaminy i pochodnych wpłynęły na jej psychikę. Dzieci wspominały emocjonalne rozchwianie i niekontrolowane wybuchy gniewu. W 1966, żeby zarobić, zgodziła się opowiedzieć o swoim życiu. Książka miała tytuł Ecstasy and Me, ale jak na jej gust była pełna nieco zbyt smakowitych detali. Lamarr uznała, że książka jest fikcyjna, fałszywa, wulgarna i obsceniczna, no i procesowała się z jej autorami o zniesławienie. Przegrała.
Tak jak Lamar uważała, że umysł jest bardziej interesujący niż uroda, tak samo wytwory umysłu są trwalsze niż nasze fizyczne piękno. No i zmierzamy do tego, że w latach 50. wojsko odgrzebało jej patent, ale informacje o wynalazku Hedy upubliczniono jeszcze dopiero 20 lat później. I przemysł zaczął z tego korzystać w latach 80. No i dzisiaj FHSS, to co początkowo miało pomagać w wojnie i w kierowaniu torpedami, dzisiaj jest wykorzystywane w bezprzewodowej komunikacji. Stosuje się wynalazek Hedy Lamar w sieciach radiowych, w Wi-Fi, Bluetooth, w telefonach komórkowych i przy GPS. Wartość tego patentu, wynalazku wycenia się na 30 miliardów dolarów. Niestety dopiero pod koniec jej życia świat usłyszał o drugiej twarzy Lamar, o genialnej samouczki, która wynalazła jedną z przełomowych technologii XX wieku. W 1997 roku otrzymała nagrodę dla pionierów nauki Electronic Frontier Foundation's Pioneer Award. No i miała ją skwitować krótko, najwyższy czas. Miała rację. I z przebrzmiałej sławy i z żałosnej samotniczki Hedy wreszcie stała się ikoną kobiecej inteligencji i przemyślności. Postawioną w jednym szeregu z Ada Lovelace, kobietą, która wynalazła oprogramowanie, i Marią Curie-Skłodowską, której przedstawiać nie trzeba. Powstały o niej artykuły, książki i film dokumentalny, a w jej urodziny, co mi się bardzo podoba, przypada Europejski Dzień Wynalazcy. Sama Hedy umarła w 2000 roku we własnym domu. Ona mawiała, że każda może być glamorous i wystarczy stać bez ruchu i wyglądać na głupią. I ja tak sobie myślę, że to jest dobre podsumowanie tej her story. Nie wiem jak ty, Kasia, ale mnie najbardziej jakby boli serce dlatego, że wyobrażam sobie, kim Hedy Lamar czy też Hedwig mogłaby się stać, gdyby nie ta cała nieszczęsna kariera w Hollywood, umiłowanie piękna, te tytuły najpiękniejszej kobiety świata. Wyobrażasz sobie? Wiesz, co jest dla mnie, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo uroda jej była jej i błogosławieństwem, i przekleństwem. Błogosławieństwem w tym sensie, że pamiętaj, że to była Żydówka, której udało się uciec z Europy w 1937 roku i paszportem była jej twarz. Więc tutaj na pewno, ona też na początku przecież chciała być aktorką. Jej się to podobało, to było jej marzenie. Tyle, że rzeczywiście przekleństwem było to, że nikt nie chciał, że widzieli tą piękną twarz, kolanka im miękły i to właściwie widzieli tylko to. Też mi się wydaje, że gdyby ten patent przedstawiło dwóch starszych panów, tak, to owszem, były jakieś techniczne problemy rzeczywiście z tą taśmą. Oni się bali, że ona się w tych topetach poprzerywa i jakby nie było wtedy jeszcze hardware, żeby to software zastosować. Tak. Tym niemniej wydaje mi się, że byłby potraktowany dużo poważniej, gdyby tam nie była podpisana Hedy Lamar, tylko właśnie jakiś poważny naukowiec z dyplomem, którego ona nigdy nie miała. Więc nie wiem, może rzeczywiście mogłaby dać światu więcej, gdyby nie była taka piękna, ale też z drugiej strony mogła zostać w Europie i w ogóle światu nie dać nic i zginąć w krematorium. To prawda, ale gdyby świat oferował wówczas kobietom i dziewczynkom więcej, być może ona nigdy nie zapragnęła być aktorką, tak? Być może po tym, jak ojciec z nią pracował, opowiadał jej o tym wszystkim, chciałaby być kimś zupełnie innym i też nie wycierpiałaby tyle w tym nieszczęsnym Hollywood. To prawda. W każdym razie cieszę się, że dzisiaj właśnie pamięta się o Hedy zupełnie inaczej, nie jako przebrzmiałej gwiazdce, tylko kobiecie, która co prawda nie dostała szansy i nie mogła jej wykorzystać, tym niemniej, której zawdzięczamy chociażby to, że teraz z Państwem rozmawiamy, a Państwo nas, przynajmniej po części zawdzięczamy, nas słuchają. Tak jest, także kiedy Państwo odkładają wieczorem smartfona, a rano go biorą do ręki, to przypomnijcie sobie o Hedy Lamar. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do następnego podcastu. Będzie równie ciekawy. Historyczne opowieści Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek.